Cześć, witajcie, z tej strony Multi Bartek, a to jest kolejny odcinek z ekranu w Lola. To jest normal. Lobby nie będzie nagrane, bo coś mi się zepsuło z Ekszionem. No i co? Razem ze mną jest Fluxer. Fluxer. Mówiłem, siema. No, nie słyszałem. Dobra, nieważne. No i co, mamy Trandla z diamentową obramówką, co jest dla mnie bardzo fajne, bo pierwszy raz widzę na żywo diamentową obramówkę na normalach. No, to jest dziwne, ale dobra. No i co, mamy też Tristana, Zedda i Malzahara. Ja idę z Tristaną na bota, Zed na topa, Malza na mida, a Trandla w dżungli. A w przeciwnej drużynie nie wiem, jak to wyjdzie. Każdy właściwie, bo czuje gdziekolwiek oprócz Diany i Oriany, tam na mida, która z nim pójdzie. Pewnie. No i co? Wszyscy już są załadowani. Ja zrobiłem w ogóle Advanced Rainbow. Wow. A jak to się po prostu robi? Normalnym Rainbowem. Serio? No. U ciebie na padzie to zależy od farta, czy ci wyjdzie tak, czy tak. Ja. Wy serio. Raz robię normalnego Rainbowa, raz Advanced. Mówimy to o FIFA, nie? Chyba na film. Bo ty w każdym odcinku mówisz ban na film. No bo jest jakoś jak się... Nie no, bo to jest strasznie zdziwiące. Nagraliśmy sobie odcinek z FIFA. Patrzę ban na film. Za co FIFA? Nie, to było CD Action. Nie, no i znowu ban na film. Oni rzeczywiście ten film oglądają? Nie wiem. Ty to wrzuć tak 10 godzin film. To oglądną sobie. Ja. Ja, dobra, już nie mam słuchu po prostu. Koleś napisał, ja napisałem good luck have fun, nie? A później się mnie koleś spytał, czemu życzysz good luck enemy team, nie? Znaczy, no, wiesz o co chodzi. A ja mu napisałem, bo mogę, nie? A on napisał, bo jesteś Polakiem. Ja. Ale przed chwilą miałem ocenę w meczu 9-5, a spadło mi do 9-3, bo zaliczyłem małą kontuzję. Po prostu mnie rozwalili. Tyle co rozwalili, tylko... Co ty idziesz? Dobra, za mną? Ja nie wiem. O, koleś z Mightlessa zrobił. Głupio podeszłem. Wiesz? Dobra, trochę kota wróciłem. Co? Byłem przeciw temu dawnemu klubowi. A. Dobrze mnie słychać, czy tak słabo? Możesz się troszeczkę poprosić, jeżeli możesz. Weź wejdź w TS-a, jak zginiesz, jak będziesz miał chwilę i weź sobie na 100 więcej decybeli, bo ja nie będę mówił. Ja mam na maksa u ciebie teraz. Ja mam w ludzie. Co? To w ludzie mamy albo... Do pracy, nie wiem. Dobra, nieważne. Mam teraz grę troszeczkę za głośno. No ładnie. Jeden to Varo robi swoje, no. Ojej. Do kwadra już ma? Nie, spinął. Zginął.
Znaczy, bo tego, bo zabił, a później zginął, bo trochę zgrywił. Bo chcę polecieć za następną chwilę. Nie no, nie mogę, mam za kuźno, bo ja muszę ściszyć. W ogóle ja widziałem kulesza, który grał bez skilli. Miał... na 18 levelu dopiero zaczął rozdawać, nie? No, nie, bez skilli? Z jednym tylko biegł? No, z żadnym nie biegł. Jakim cudem on doszedł do tego właśnie 18, o którym na no, co mówisz? Za problem bić miniony? Bił sobie miniony? Mhm. Kogoś zabił? Nie. Go? Zabili? Też chyba nie. No, ale im wrzutę dobrą zrobiłem, a oni tego nie wykorzystają. Okej, może teraz. No lepiej, ale zginąłem. To przy okazji możesz dać mi głośniej na TS-ie. Nie, chcę się zatrzymywać nagrania. Musisz zatrzymywać. Jak się będzie nagrywało to okno? Nie. Nie będzie się nagrywało. Nie? Nie. To się przerywa sobie nagrywanie, jak zaktabuję to. Mi tak mi się wydaje, bo ja tak właściwie czasami zatrzymywałem nagrywanie. Ale to dobrze. Co ja... co... czekaj. Postanowiłem, że nagram sobie Don't Starve 2. Dzisiaj zacznę go kręcić, nagrywać. W ogóle która godzina? 5 po 10. Wieczorem. Nie, to jeszcze... ja to jeszcze się pokręcę. Ale słaby strzał. 5 po 10 wieczorem. Ale my też się do której? Do 24? Ja siedzę do pierwszej. Znaczy, bo może nagram jakieś dwa odcinki. Nie, tylko nie wiem, jaką długość tych odcinków do Zonsterwa nagrać. Daj po... 15 minut? 20? Daj po 20, 20. 20 będą fajne. I tak wrzuć 3. Znaczy, to dzisiaj sobie nagram może z 2. I obrobię je odpowiednio. Znaczy, bo będę musiał się jeszcze pobawić opcjami. Z dźwiękiem w ogóle. O, pięknie bariera użyta. Brawo, Tristana. Kto użył bariery? Nie, bo to tak epicko wyglądało. Zresztą jak będziesz chciał, to sobie później zobaczysz. Bo Tristana się jumpnęła, nie? A Tim... i miała mało zdrowia. A Timo w tym samym momencie plujnął w nią tą strzałkę, co oślepia, nie? A i w tym momencie, gdy ta strzałka już leciała do niej, ona użyła praktycznie pół sekundy przed barierę. To tak fajnie wyglądało. Ona tak... i się odbiła, tak? Nie. Ta strzałka jakby. Ale ona się nie odbija. Bariera nie sprawia tego, że się odbija. Albo coś nie sprawia. A co? Bariera chroni po prostu. Odbiera ci coś tam HP, to... bo jak cię ktoś zaatakuje, czy nie? Daje ci tarczę po prostu. Na 300 damage na przykład. I tak jak masz of Malmortius, tak? No, dokładnie. Muszę sobie tego porównać. Dobij go. Dobrze, zabijcie. Kać pada, czy nie? Co mówisz? Kać pada. No nie, słychać. Dobrze. O tak, mam penetrację. Jakkolwiek to brzmi. Się nie napiłem.
Myślałam to też, żeby kupić sobie Zeda później, ale jak zobaczyłam tą Lisandrę, to po prostu... Zaka. Lisandrę. Zaka. Chciałeś kupić Zaka. Ale Zeda też chciałam kupić. A, nieważne. Znaczy, bo ja lubię Zed, mi się wydaje fajną postacią, bo jak ja widzę te Zedy takie, wiesz, takie ninja style. O Taylonie też tak myślałem. Kupiłem normalnie za IP i okazało się, że to był zły wybór. Ale Taylon jest OP. To jest offer pofer. Według mnie nie był OP. To jest offer pofer, nie? Ty się nie znasz na grze. A wtedy dobrze grałem. Jasne. A, jasne. Offer pofer. Nie wiem, co to znaczy. Ja prawie bym do strzału się przyglądał. Ty też lubisz postać offer pofer? Tree Park strzelił gola. Gram w Queen's Park Rangers. Uhu. Zaczynałem w pogoni, a teraz gram w Queen's Park Rangers. Fajnie. To dobrze? O, to super dobrze. Jak na moje ogólne statystyki, czyli tam 74. Bardzo dobrze. Zrobiliście. Flash. Wow, ale damage, niestety. Bez skutku. Jest kill równa się 0. Przepraszam, że mi to za ramkę. Pięknie, double! Pixin. Be careful. Rekoluje się szybko. To nie znajdę. Jesteś czy umarłaś? Jestem. Znaczy tak się pytam po prostu, bo wiesz, szukam czegoś. Szukam czegoś. No ze mną nie pogadasz. No. Być cicho, bo jutro idzie na rano do pracy. No ja też mam idzie na rano do pracy, ale wiesz, ja posiadam luksus. Ja mam luksus posiadania własnego pokoju. Też posiadam własny pokój. Ale ty masz bardzo blisko. Masz dom piętrowy. No właśnie, ja mam piętrowy domek, a ty masz loczek. Loczek. Ale nie muszę przynajmniej ten. Niego zgarnę. Ja nie mogę. To prawda, że nie muszę śniegu zgarniać. Ani nie muszę nic innego takiego robić. Znaczy, że ty nie musisz śniegu zgarniać, ale ja na przykład mogę sobie, nie wiem, wyjść sobie... Ja też mogę. Wyjść sobie i pobawić się. Tak ogród? No, też na mogę. Ogród. Ale jaki ty masz ogródek? Pewnie jakiś kwiatki takie, wiesz. Nieważne. To weź zobacz widok z mojego balkonu, to jest całkiem duże. Ja tam z królikiem w wakacje wychodzę, po prostu zeskakuję z balkonu, a tata mi daje królika w ręce. Ja. Ucieka z domu, a i się usprawiedliwia, że wychodzi z królikiem. Rodzice też tak masno biją, że wyskakuje przed balkon, a tata rzuca cię królikiem, żeby cię powstrzymać. Tak to jest prawdziwa nie, masno wydarzy. Nie, to tak wygląda. Ty wszystko przekręcasz. Ja? Tak. To moja wina, że talon jest offer pofer? Na twarzy offer pofer. Wow, zabili. Używając 1000 ultów. A ten lisin, ja! Goddammit, nie wiem jak mój w ogóle zawodnik dał radę strzelić. Co to w ogóle strzał, nie? Co to gol? O, ładnie zabił. Co to piłka? Piłka. Ten, ja. A ten pamiętasz tą reklamę? Cegła. To była reklama? Nie, to było w Finaszu i Ferbie, ale to była jakby reklama właśnie. A.
fałsza bym uderzył i bym trafił gola. Nie mam ulta! Kurde! Myślę, że mam ulta! Ja! Pół sekundy mi zabrakło do ulta. Nie, fuck. Muszę się po więcej zdrowia spróbować. Bo chcę być ofer pofer. Aha, i jeżeli na majówkę, jeżeli uda mi się skombinować jakąś kamerę normalną, ale... Nie, na majówkę nie masz po co tego nagrywać. Czemu? Bardziej na wakacje, wiesz? Ale no... Wakacje będzie lepiej. No to dobra, to na wakacje nagram, bo do rywala jedziemy. To już chyba mówiłem w którymś odcinku, ale nie wiem, czy przypadkiem ten nie, odcinek nie poszedł do kosza. Twoja mama do mojej babci? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jutro rano pewnie zadzwonię, znaczy wieczorem, po jak wróci po... tego, jak wróci po północy. Dobrze. Albo powie, że jest zmęczona i zadzwoni dopiero w poniedziałek, po tej drugiej nocy w północy. Ja nie mogę. Koleś wyzywa... tego. Koleś wyzywa... koleś się... pyta drugiego z bolami, nie? To od razu się pyta, czy jest z Polski. To jest takie poniżające. Masz Polaków. Ale tak szczerze, wiesz, że Bartek jakbyś nagrywał na przykład Lola po angielsku, to byś miał większą publikę. Wiem. To... Ale ja wcale nie... Teraz nie miałbyś dwóch subskrypcji, tylko już byś miał 100, byś szybciej się promował niż Filip. Tak, ale ja nie mam... znaczy... Popatrz, to jest opinia o wszystkich graczach z Polski, nie? No nie o to chodzi. Ja tylko o nagrywaniu na YouTube. Tak, tak, wiem, ale ja kontynuuję to, co chciałem powiedzieć. Że to jest opinia o całych graczach z Polski, chociaż tylko na przykład, nie wiem, 30% z tego tak robi, jak robi. A to tak wcale nie jest fajne. Ale mi się pozłuka. Dobra, ja uciekam. A ona... Dobra, slash. Bo to jest po prostu... Zgubię wątek. Przypomnisz mi, co mówiłem? Nie wiem. Nic nie mówiłeś. Po prostu. Mówiłem. Aha, zacząłem mówić o tym, że... No ja na przykład staram się nie być takim rage'em, albo że... Raz mi nie wyszła akcja, to wychodzę z gry, albo piszę Nob Surrenders. Ja tak nie, staram się taki nie być, bo czasami już jak po prostu ktoś mnie jawnie prowokuje, no to wtedy tak robię. Ale to też bardzo rzadko, bo ja właściwie nie. Ja chyba tylko jednego bana dostałem, banana za wychodzenie z gry i to ze względów nie... Ja też jednego, ale ja wychodziłem często, bo na przykład... O, muszę już iść do szkoły. No to wyłączam komputer. I po prostu wyłączam komputer, nie dostałem żadnego bana. Tak. Na serio. I ci to potwierdzi, że ja chyba tak z 10 razy zrobiłem pod rząd, moi koledzy też, nie? Z 10 razy zrobiłem to około pod rząd i nic się nie stało. Tylko raz dostałem bana. No. To na początku gry, nie? A potem to już w ogóle nie ma mowy o żadnych banach i tego typu rzeczach. Ja też, tak. Ja w ogóle też banów nie dostaję, bananów. Bo... Ale znaczy, ty wychodzisz z gry, czy nie? Nie, ja właśnie ani razu jeszcze nie wyszedłem z gry, gdy musiałem. Bo czasami się zdarzało tak, że po prostu nie ode mnie to zależało, nie? Tylko na przykład zależało to od tego, że, nie wiem, net mi wysiadł, albo prądu. Prąd wyłączył, nie? Znaczy, no wiesz o co chodzi, wyłączył prąd. Tu mam na myśli, że nie wiem, awaria albo coś w tym stylu. I to tylko wtedy wychodziłem, a tak to ani razu... Rozdział mnie trener. Dobrze. A ty grasz teraz karierę jako jedna postać, nie? Tak, tylko że trener mnie zdjął i teraz gram całym składem. Zespołem. Arab.
Koleś się mnie pytał, czy jestem z Polski. A sam jest Polakiem. Co mu napisałeś? Pismo nie odpisałem. Bo dla mnie to jest głupie, że... Że po prostu... Wright Phillips strzelił gola, to pięknego. Muszę aż zobaczyć. Bo chyba był rykoszetujący gol. Czekaj. Tak! Strzeliłem bardzo mocno. Bramkarz się położył na ziemi przy tym strzale, bo myślał, że piłka poleci po ziemi. A odbiła się piłka od dupy zawodnika jego. I trafiła gola. Ale spoko, przypieczętowałem przynajmniej wygraną, nie? Co by jeszcze... No bo trener mnie zmienił, bo dostałem kontuzji i oby nie była poważna. Złamałeś kolano. Nie, bo jak ja biegam przez cały mecz, bo jestem wiadomo napastnikiem, nie? Zdjęło ci się to ja prawie na każdym meczu, prawie że na każdym meczu mogę, mam szansę na zdobycie kontuzji. No nie! Ciekawie to wygląda. Kurde, Tatiana jednak ma bersa. Szkoda, że ten mój odcinek poszedł do kosza z Janą nagram. Dajaną. Może sobie nagram jeszcze jeden z Diany. Tylko już wtedy będę sam, bo pewnie ty byś musiał kończyć, nie? Za chwilę. I za pół godzinki. No. Znaczy, bo za ile ty idziesz? Nie wiem. Pół godzinki? Luxor. Pół godziny? Dłużej? Nie wiem jeszcze. Spoko. Teraz muszę iść do kibla w ogóle. Dobra, to ja sobie zrobię małe ZW i idę do kibla. Do kibelka. No i jeszcze bym skasował go. Ja! Gratuluję. Dobra, nieważne. Jeszcze ona mnie zabiła. Super. Dobra. No, zobaczymy, co zabija. No, brani. Ładnie. Zabijesz ją? Nie. Tarcza zrobiła swoje. Dobra, już jestem. Spoko. W ogóle, cześć, to dzisiaj byłem z rodzicami na zakupach, bo mieli mi kupić kurtkę na jesień, nie? Jesień? Na wiosnę, sorry. Literówka. Na wiosnę, nie? I tak wchodzimy do Kropa. No może coś będzie fajnego. Pierwsza kurtka, nie? Taka fajna biało-szaro-niebieska, nie? Bardzo fajne kolory. Jak się ładnie połączy ze sobą, nie? Od razu mówię. I ten, no i... To kupił za przybyło. No właśnie, tak... Słucham tego, okej. No i ten, i mi tak wpadło w oko. I biorę, a wbijało się? Nie uszkodziła się nic? Nie. I ten... Biorę ją, przymierzam. Dobra kurtka. Dobra kurtka, ma nawet rękawy. Kurde. A co, podobała ci się? Ta, fajna. I sobie kupiłem. Ile za nią dałeś? 3 razy. To 20. To 20, bo była na promocji. Ze 150. Nieźle. Więc ci mamy zabije, ale okej. Ale fajna. I na mnie dobra, nie? Nie przyduża. Znaczy się, kurtka zawsze musi być troszeczkę przyduża, nie? Żeby zaraz, bo pochodzę jeden dzień, za mała. Sorry, ale moja prawa ręka jest bardzo urosła do ostatniego czasu. If you know what I mean. Ta kurtka. I ta kurtka już jest dla mnie spuchła. Za mała. Puchła. No przecież to oczywiste, że noszenie ciężkich zakupów, a co ty myślałeś? Nic nie myślałem. Ja nie myślę. Nie strzeliłem gola, bo spalony, bo leżałem. No bo
Mi się zawodnik przewrócił, bo wjechałem bramkarzowi w ten, chciałem powiedzieć, w skrzela. W płuca, nie? Jak można, żebra. Jak można wjechać komuś w płuca, ty? Tak jak ja bym wziął ciężarówkę i wjechał na ciebie i powiedział, wjechałem ci w płuca, sorry. No bo... Nie, to był głupi przykład. No w żebra, chodziło mi, że w żebra. I to skorpa. A wiesz, że w ogóle prawie każdy piłkarz, znaczy się zależy od... To zależy od jakby... Tak. Instrukcji korzystania z boiska, tak to się nazywa? Instrukcja korzystania z butów. Dał się na nawyk. To niektórzy piłkarze noszą wkręty i te wkręty są niekiedy metalowe, z metalowymi końcówkami. Aha. Au. Weź sobie wyobraź takim wkrętem oberwać w żebra. No. I takimi paroma, nie? I to jeszcze przy rozpędzonym. No Jezu. Ktoś jest rozpędzony, nie? Weź sobie to wyobraź. Trochę by mnie zabolało, pewnie. Tak, podrapałby się po... Właśnie to chciał powiedzieć. Podrapałby się już nic. No ciekawe, czemu dzisiaj Maćka w szkole, bo tak się zastanawiam. Umarł. No wziął i umarnął. A co ty myślałeś? No, słabo z woleja wolna. Dabul! Dabul kill! Jestem... O, ładnie, ładnie. Mam 12 na 5. Nice, nice, lubię jeść do nice. Ja! Patrz, to jebał. Syn. Ja... Dlaczego ja zawsze lubię suchary? Chcę mi pomóc. W ogóle cieszę się, bo ostatnio jak sprawdzałem, miałem 69 wyświetleń. A, wow, a na czym? Znaczy, no ogólnie na filmach. Ale wiesz, o co, mało. Mi, wiesz, o co mi chodzi? Wiem, że na gotuj z Fluxerem. Jezus. Wiesz, o co mi chodzi? O. 69 wyświetleń. Aha. Ale ty szybko łapiesz takie żarty. O seksie. Ja. Jesteś genialny po prostu. Nie wiem, czy kupić to. Nie myślałem o tym. Teraz się skupiam na meczu. Najważniejsze jest to, a później to. Juka leci. Juka jest jedna, a bramki są trzy. Piłki są trzy, a bramki jest pół. Piłka jest jedna, a bramek w ogóle nie ma. Piłka. Kopiemy w niebo. Która też jak potrafisz księżyć, tam wygrywa. Super. Księżyca, ale ją odepchnął, kurde. Ej, słyszysz? Nie ma księżyca, gra na ludzie. Słyszę. Myślałem, że kolej zrobił kwadret. A tutaj, niestety. Nie pykło. Textilion internautu zobaczyło poprzedni odcinek i wyraziło jedną głośną opinię. Pan na film. Wiesz, że Gostek na Librusie miał siódemkę? Co? Gostek na Librusie miał siódemkę. Serio, ocena 7. Ja. Pewnie w pańcie przebiłem. Pańcie. Nie. Ale ładnie lubnąłem bramkarza. Idę po piłkę. Idę po piłkę. Podnieś tą piłkę. Chciałem podnieść piłkę, kliknąłem klawisz i ten. I w tym momencie mój zawodnik się... Ślizg zrobił, nie? A gość tak na mnie biegł i między nogami mu ślizg zrobił. Nieźle. Tak śmiesznie wyglądało. Bardzo śmiesznie. Ale fajnie ich bramkarza lobnąłem. I w ogóle cieszę się z tego, bo... Saint Experlelebele to tam...
No w takim francuskim z zielonym. Zielonym logiem, z biało-zielonym logiem. Ale ja lubię Science Lebelele. Science Explorer, czy jakoś tak, nie wiem, nie chcę źle powiedzieć nazwy. Tam trener mnie wpuszczał tak w kratkę, nie? A tutaj prawie. Tutaj drugi mecz w tym klubie rozgrywam i od razu. Trzeci, sorry, przepraszam, trzeci. Trzeci mecz w tym klubie rozgrywam i już mnie trener wpuszcza na trzecim. Kurde! Mogę zjechać, nic nie mogę zrobić. A ta drużyna jest świetna, w ogóle tutaj jest lepszy poziom tej całej gry i w ogóle. Kiepsko. Kiepsko. Nie wiem. W ogóle Tristana pod atak speed to jest taka potęga, nie? Ona mi się bije. Oho, ho, oho, ho. A, kolej zabił tego, kogoś ultem. Znaczy Trundle zabił kogoś ultem. Nie, nie zabił ultem. Ej, nie, nie, ten Lissi się nie bezpiecznie szybko leczy. Uciekaj, Gridzie, nie! No co, żeś zrobił, ja? To jest diamentowy, a... Niby diament, a gra jak jakiś, kurde... Może pożyczył konto od kolegi. A być może, albo ukradł. Ej, co? Ukradłeś konto, odkradliście. Taki sześciolatek, oczywiście. Ukradłeś mi konto, no wiem. Oddasz mi je? Nie. A dlaczego? Zapłać. Dobra. Zapłaciłeś? Tak. Oddasz tu hasło. Ale to hasło ma 64 znaki, nie zmieści się. No wiem. Zajmie już dawno. Twój problem. To twój problem. Zapłać mi, to nikomu nie powiem. Super nam teraz wyszła ta akcja. Ale jaka? No, super nam wyszła akcja, wszyscy zginęliśmy. Myślałem, że powiedzieli, że śmiesznie nam wyszedł ten żart, jak ten bierny żart. Bierny. Ej, ty zadzwonił tu do mnie, czy idziesz ze mną, czy nie idziesz. Dobrze. Jeżeli mama da mi odpowiedź, że mogę, czy nie będziemy mieli jakichś planów, nie będzie... Zwłaszcza, że ona będzie w pracy. Przychodzę do domu, ale po pracy, nie? Przychodzę dzisiaj do domu. Ej, Adaś, gdzie co obiad, jedziemy do Szczecina. Ej, Adaś... A po co, kupić ci kurtkę, okej. Ej, Adaś, zjedz Szczecin, jedziemy do obiadu. Takie żarty są. Ale ty na serio, suszysz bardziej niż... Niż pustynia. W ogóle czekaj, napiję się Ice Tea, który nie lubiłem. No i dostanę ban na film za chwilę. Z ciebie. Prawa autorskie do Ice Tea. No. Dużo? Nie może łapać. Nie może łapać. To czemu łapiesz? On łapie, nie ja łapię. On łapie, to jego wina. Że głupi jakiś. Dla ciebie słucham i co za idiota. Dobra, to ja muszę. Co musisz? Dobra, ja muszę kończyć. A, spoko. Zapiszę i... No to się pożegnaj z widzami. Narka. O ja. Dobra, jutro rano, kurczę, muszę się uczyć. Ja... A powiedz mi, co robiłeś przed tym. Co robiłeś przed tym, zanim weszłeś na kompa? Grałam. Jaj. Nie. Tam to jajko. Serio? Dobra, to narka. No, cześć. W samochodzie. A, cześć. Tu przyszedłem, już włączyłem kompa, dobra, na razie. Jutro będziesz? Jutro? Tak. Dobra, to narka. Tylko daj mi znać, czy idziesz, nie? Masz pokrzyk. Nawet jest, że powiedziesz. Co? Po tym odcinku z Lola może nagram sobie jeszcze jeden.
Leczę się więcej niż... kurde. Szkoda. Byłbym już miałbym się jakbym tego. A, idę teraz pod lifesteala, żeby wygrywać z każdym jeden w jeden. Wiem. Dobra. Muszę się przestawić na to komentowanie w miarę na bieżąco, bo teraz Fluxer poszedł. To tego. To trzeba się przestawić, żeby to jakoś nie było pustym na teraz. No to co, widzimy tutaj. Trundyl. Trundyl. Last hituje. Z i Trundyl będą robić dragona. I... Trundyl depnął w grzyba Temo. Zabili Drogona. Drogona. Co? No tutaj widzimy znowu Trundyl las hituje. Na razie się nic nie dzieje, bo tego... On ma 3 HP. Ja, nieźle. Nie zakończę coś. Znaczy... nieważne. Co chciałem powiedzieć? Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Fajnie. Co chciałem powiedzieć? Aha, że za chwilę się będę brał za nagrywanie tego konsterwa. Tylko mieliście tam na jakiś super komentarz albo coś w tym stylu, bo jeszcze nie znam się za bardzo na tej grze. Tam tyle co sobie pograłem, tam drugą postać odblokowałem chyba zaledwie. Czy coś tam, ileś, nie wiem, pierwszą postać, czy tam drugą, znaczy drugą postać do odblokowania. Nie? I co tam, żaden superowy wynik nie jest. I co, ona próbuje mnie zabić? To nieźle. Dobrze, pewnie. Prawdopodobnie może za chwilę mama mnie zbić. Powiedzieć, że muszę kończyć, więc nie zdziwcie się, jeżeli odkrzyknę jej. Okej? Okej. Gdzie ten wukong? Gdzie ten wukong? Czuję go. Czuję go, czuję, czuję go, czuję, czuję. Grzyba Tima też czuję. Czy ta wieża ma jakoś mało sprawy? Nie ma zbyt dużo. Wiecie co? To będzie... Hop, 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 hop. Dobrze, ładnie. I lecimy się, i się leczymy, i się leczymy. Ładnie. O, Tristana ma już niezły całkiem wynąć. O, ho, 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 ho. Spadaj. O kurde. Aj, jego. Oni no jakoś zaslowowali czym się później, czekajcie. Czym? Oni mogli. Ten tak. Ale ona nic nie ma żadnego slowu. Dobra, nie właśnie. Rozumiem. Mlazahar już idzie. Dajesz, coś sama uciekniesz. Nasza rakietniczko. Ale nie na tym liście nie jest. Ofer pofer. Tam jest naprawdę ofer pofer. Ale nasz Z też jest niczego sobie. Niestety przed Timo i wszystko da się. Ale, o, zabili? Ładnie? Ale chyba to się skończy śmiercią dla naszego dzielnego Zgreda. O, zabił Mlazahar, kolejną osobę. Czy ucieknie? Czy ucieknie? To się okaże. Niestety nie udało mi się uciec. Systema i Trundle już lecą, więc pewnie to się skończy śmiercią dla niego. Dokładnie. Co tu mamy? Diana. Jezus, ale slow jest wysoka. Diana sobie leci. No zobaczymy, czy ucieknie. Dobra, nie uciekłem, nie uciekłem. Dobrze, nie uciekłem. Był Baron.
Chodźcie, Werona zrobimy. Balona. A co się liter podnieść? No dobra, zobaczymy, czy dam radę. No tam robienie Barona na Xenia to nie jest trudna sprawa, zwłaszcza, że on się ładnie leczy. Dobra, bo dwóch to zawsze nie damage, bo ten Baron to chyba rozkłada damage na kilka. Zobaczymy, czy tam radę. Dobra. To znaczy, no już na sekundę dam radę. Dobrze, pewnie. Baron zrobiony, o i last hit dla mnie. Ten. Jezus Maria, spierdzielajcie. To był trochę spanikowany ulg. Demacjan nigdy się nie zbyt. Ile ja sobie go kibiję? Niedużo. A teraz? Co? Nic? Zero? Nic? Zero? O, lepiej. Zdałem się kostki strzelił w ręce, sorry. No, a potem sobie złożę to. Light of Ruin of King. Bo tak. Nie no, chcę przetestować ten mikro. O, tam się coś dzieje, trzeba pomóc mojej drużynie. Chociaż oni dadzą sobie radę. Spokojnie. Oj, aj, się splasznęła Rihanna. Jeszcze się ją dogoniła, nie? Dobrze, ładnie. Zabita. Chodź tu, chodź tu, Mianku. To jest red. Wow, a to się inaczej dużo. Całkiem silny ten temat. Ładny, ace. Dobra. Ja proponuję i zgarnąć inhibitor. Ile jeszcze sekund mamy? Łe, ponad 30, dobra. Dobra, lecimy inhibitora. Co napisałem do moich sojuszników, ale oni chyba za bardzo nie kumają, o co chodzi. Dacie radę, Dareka zrobię. Ale spoko, szybko pada ten inhibitor. Dobra. A, zatrzymam jeszcze falę minionków. Dzik, dzik, dzik. Dobra, Xenia's offer puffer. Nafedowany. Nafidowany Xenia's offer puffer. Mhm, dokładnie. Zresztą chyba każda postać nafidowana, ale to porządnie, solidnie jak ja. Znaczy nie wiem, czy to jest solidny fit. Widziałem też mocniejsze fidy. Ale co? Jak dla mnie i dla mój styl gry to jest nawet dobrze. Bo ja czasami, mój styl gry, czyli ja czasami wiecie po prostu, a wbijam się, bo jak gram z kumplami, to się czasami po prostu trolujemy, że piszemy już w lobby, że jak chcą to wyjdą. I na przykład Twisted Fight Ulti na spawn przeciwnika, stawiamy wardy, ja się teleportuję i giniemy tam. No to nic ciekawego, ale jak już się jest z kimś, to jest naprawdę... Czasami może być śmieszne, zwłaszcza co ci twoi teammate'i piszą, to jest masakra. Później taki flame leci. A tam Diana, skąd ona? Ja! Wyskoczyła. Siema Diana. Chyba nie myślisz, że uciekniesz? Albo też, że próbujesz mnie zabić? Nie, no co, Diana. Stara, dobra, koleżanko. Idziemy bota busnąć, polecę sobie. To jest nam dobry item, bo to daje dużą penetrację. Jakkolwiek to brzmi. Ładnie, double. O i ace, to dobra, to już jest GG raczej, bo ja sobie polecę tutaj bota puszczę. Chodź sobie zobaczę, jak się leczę. O, ładnie. Pięknie się leczę. Oj, coś się... Dźwięk skrywa cię. Ach, to damage. Zed to nic nie robi. Zed robi właśnie. O,
Śmiesznie dużo. O, znowu Ace. Nieźle. Dobra. Your team has destroyed all of their base. Wszystko zniszczyliśmy wszystko w zwierzę. Dobra. GGWP. Dobra, także to był kolejny odcinek. Zagrajmy w LoL'a. Fluxer ze mną był, ale niestety muszę kończyć. No i co? Do następnego odcinka.